Witajcie w kolejnym odcinku wideo felietonu Subiektywnie o finansach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o obligacjach i o tym, ile można na nich zarobić. Obligacje oszczędnościowe to dziś jeden z najpopularniejszych sposobów chronienia naszych oszczędności przed inflacją. Można je wygodnie kupić przez internet, zakładając konto w biurze maklerskim i przelewając pieniądze na podany rachunek bankowy. W tym filmie opowiem Wam, czy to się może opłacić i które obligacje najbardziej warto dzisiaj kupować. Najważniejszym atutem obligacji skarbowych jest to, że niektóre z nich mają oprocentowanie uzależnione od inflacji, a więc mogą być automatyczną tarczą antyinflacyjną dla naszych oszczędności. Tego nie gwarantuje żaden bankowy depozyt, nie mówiąc już o funduszach inwestycyjnych, ETF-ach, nieruchomościach oraz innych sposobach lokowania oszczędności. Oczywiście obligacje można też kupować poprzez fundusze inwestycyjne, ale samodzielny zakup obligacji jest nieco spokojniejszą inwestycją, ponieważ obligacje, które znajdują się w funduszach inwestycyjnych, są notowane na giełdzie, a więc ich wartość może się zmieniać, co oznacza, że w funduszu inwestycyjnym, choć w środku są obligacje wypłacające odsetki, też można stracić pieniądze. W przypadku indywidualnej inwestycji w obligacje skarbowe, te oszczędnościowe oferowane przez Ministerstwo Finansów, takiego ryzyka nie ma. Ile można zarobić na inwestycji w obligacje skarbowe? No, to zależy od tego, na które obligacje się zdecydujemy, bo każde z nich mają nieco inny mechanizm ustalania oprocentowania. W przypadku obligacji 3-miesięcznych oprocentowanie jest stałe, czyli takie, na jakie umówimy się w danym momencie z Ministerstwem Finansów. W przypadku obligacji jednorocznych oprocentowanie jest takie, jak w danym momencie stopa Narodowego Banku Polskiego. Jeśli w czasie trwania rocznej inwestycji ta stopa się będzie zmieniać, to również zmieniać się będzie oprocentowanie. Odsetki dostajemy co miesiąc na nasz rachunek bankowy. W przypadku obligacji dwuletniej zasada jest podobna. Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stopę Narodowego Banku Polskiego, ale tutaj powiększane o 0,1 punktu procentowego. I tak samo jak w przypadku jednorocznych obligacji, pieniądze są co miesiąc wypłacane na nasz rachunek bankowy. Jeśli stopa procentowa zmieni się w czasie inwestycji, to zmienia się również oprocentowanie. W przypadku 3-letnich obligacji oprocentowanie jest ustalane na stałym poziomie, czyli dziś rezerwujemy sobie na całe 3 lata takie oprocentowanie, na które umówimy się z Ministerstwem Finansów. W przypadku obligacji 4-letniej oprocentowanie w pierwszym roku jest stałe, takie, na jakie umówimy się z Ministerstwem Finansów, a od drugiego roku wchodzi indeksacja inflacyjna. W przypadku obligacji 4-letnich odsetki są wypłacane raz w roku na nasz rachunek bankowy. Są i obligacje 10-letnie. Ich oprocentowanie także w pierwszym roku jest stałe, a od drugiego roku uzależnione od inflacji. Do tego oprocentowania doliczana jest jeszcze marża, a odsetki są kapitalizowane, to znaczy nie dostajemy ich do ręki, tylko są raz w roku doliczane do kwoty inwestycji. Świetną cechą obligacji oszczędnościowych jest to, że nie trzeba ich trzymać do końca okresu inwestycji, czyli do dnia zapadalności. Można je sprzedać wcześniej, czyli po prostu zażądać wykupu od Skarbu Państwa. Jakie są tego konsekwencje? W przypadku obligacji 3-miesięcznych nie płaci się żadnej kary, ale też nie dostaje się żadnych odsetek. W przypadku obligacji rocznych, dwuletnich, 3 i 4-letnich dostaje się oczywiście odsetki, ale płaci się 70 groszy kary za każdą 100-złotową obligację. W przypadku wycofania się przed terminem z inwestycji w obligację 10-letnią płaci się karę w wysokości 2 zł od każdej wartej na początku 100 zł obligacji. Realnie więc konsekwencja wycofania się z inwestycji w obligacje 10-letnie to utrata pewnej części, w sumie chyba relatywnie niewielkiej, oprocentowania z ostatniego roku inwestycji. Zobaczmy, jak działa mechanizm ustalania oprocentowania i mechanizm inwestycji w obligacje 4-letnie indeksowane inflacją. Co do zasady, są one oprocentowane
na takim poziomie, ile wyniosła inflacja w poprzednim roku inwestycji. Ale nie dotyczy to pierwszego roku inwestycji. Jak widzicie na tym przykładzie, to są dane fikcyjne, proszę się do nich nie przywiązujcie. Chodzi nam tylko o to, żeby plastycznie pokazać mechanizm działania tych obligacji, ale oczywiście nie wiemy, jaka będzie w przyszłości inflacja i jakie będą zyski z obligacji. W naszym przykładzie założyliśmy, że na początku pierwszego roku inwestycji inflacja wynosi 18%. Nie ma to wpływu na oprocentowanie obligacji, bo w pierwszym roku jest ono ustalane arbitralnie przez Ministerstwo Finansów na stałym poziomie. W tym konkretnym przypadku oznacza to oczywiście dużą stratę w pierwszym roku inwestycji, no bo inflacja jest rzecz jasna dużo wyższa niż oprocentowanie obligacji. Zobaczmy, co się dzieje w drugim roku naszej inwestycji. Inflacja pod koniec pierwszego roku wynosi 20%. To oznacza, że oprocentowanie obligacji w drugim roku, już po włączeniu indeksacji inflacyjnej, wyniesie 21%, czyli 20% inflacji plus 1% marży. Co to oznacza? No, dopóki inflacja rośnie, nasza rentowność inwestycji wciąż jest na minusie. To jest ten czerwony obszar na wykresie. Ale w sytuacji, w której inflacja zaczyna spadać, posiadanie obligacji zaczyna bronić realnej wartości naszych pieniędzy. To pokazuje ten ciemnozielony obszar na wykresie. Wchodzimy w trzeci rok naszej inwestycji. Oprocentowanie w trzecim roku wyniesie 16%. Wynika to z faktu, że inflacja w poprzednim roku wyniosła 15%, no i do tego oprocentowania doliczone jest, do tej inflacji doliczona jest jeszcze marża. Co się dzieje z inflacją? No, w naszym przykładzie ona nadal spada, co oznacza, że znów osiągamy realną korzyść z posiadania obligacji. Oprocentowanie przez cały rok wynosi 16%, no a inflacja na koniec roku spada do 10%. Czwarty rok naszej inwestycji to oprocentowanie 11%, wynikające z faktu, że mamy 10% inflacji w trzecim roku, pod koniec trzeciego roku i dodatkowo 1 punkt procentowy marży. Jak widzicie na tym przykładzie, im dłużej w całym czasie trwania inwestycji inflacja ma tendencję spadkową, tym wyższy jest zysk z posiadania obligacji skarbowych. Realny zysk, bo nie mówimy tutaj o nominalnym, tylko o realnym przekraczającym inflację zysku. Gdyby przez większość czasu posiadania obligacji sytuacja była taka jak w pierwszym czy na początku drugiego roku, kiedy inflacja jest wyższa niż ustalone oprocentowanie, no wtedy oczywiście nominalnie zyskujemy, ale realnie wartość naszych pieniędzy nieco się obniża. Może być zakup obligacji 10-letnich i opakowanie tej inwestycji w indywidualne konto emerytalne, czyli popularne IKE. Konto IKE obligacje można założyć w niektórych oddziałach biura maklerskiego PKO BP, które ma de facto monopol na tę ofertę. Inwestując pieniądze w opakowaniu IKE do 60 roku życia nie można ich wypłacić, ale w zamian za to nie płaci się podatku Belki od osiągniętych zysków, co w przypadku inwestycji w obligacje 10-letnie ma gigantyczne znaczenie. Obligacje 10-letnie mają też inną przewagę nad 4-letnimi. Mają mechanizm kapitalizacji odsetek, a więc inwestując w obligacje 4-letnie, też indeksowane inflacją, co roku dostajemy nasze odsetki do ręki. W przypadku obligacji 10-letnich są one doliczane do kapitału. To oznacza, że w każdym kolejnym roku oprocentowanie jest nie tylko uzależnione od inflacji, ale też naliczane od coraz większej kwoty, no, ponieważ uwzględnia ta kwota również naliczane wcześniej oprocentowanie i odsetki. Załóżmy, że mamy dzisiaj do dyspozycji 10 tysięcy złotych i że nic z nimi nie zrobimy, a inflacja w tym czasie wyniesie mniej więcej 9% w skali roku. Wartość nabywcza naszych pieniędzy za 10 lat będzie równa 4263 zł, czyli aż o 58% mniej niż dzisiaj. To oznacza, że za te same pieniądze kupimy ponad o połowę mniej towarów lub usług niż dziś. Patrząc na to z drugiej strony, gdybyśmy chcieli zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem, musielibyśmy tak zainwestować nasze 10 tysięcy złotych, żeby pomnożyć jego wartość ponad dwukrotnie i dopiero wtedy nie nastąpi ten spadek ciemnozielonego obszaru o ponad połowę.
co zrobić, żeby ochronić te 10 tysięcy złotych przed spadkiem realnej wartości? No, jednym z wygodnych instrumentów są obligacje skarbowe 10-letnie. Ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji, mniej więcej w tym samym mechanizmie, co w przypadku obligacji 4-letnich, o których mówiłem wcześniej. Na tym wykresie spróbuję pokazać inwestycje w obligacje 10-letnie. Na osi X mamy kolejne lata inwestycji oraz inflację, którą ze zrozumiałych względów wymyśliłem na użytek naszego przykładu. To nie są realne dane, bo nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie inflacja w przyszłości. Linia na górze na poziomie 23 457 zł to kwota, która jest nam potrzebna za 10 lat, żeby utrzymać wartość nabywczą dzisiejszych 10 tysięcy złotych. Jeśli nam się to uda, będziemy w stanie realnie zwiększyć wartość naszych pieniędzy. Jeśli nie, poniesiemy realną stratę mimo nominalnego zysku. Na użytek tego eksperymentu wymyśliłem obligacje, które trwają przez 10 lat, nie mają kapitalizacji odsetek i płaci się od zysku podatek Belki. Ta niebieska linia pokazuje, ile po 10 latach takiej inwestycji przy tej inflacji i przy tym mechanizmie naliczania odsetek, który jest charakterystyczny dla obligacji indeksowanych inflacją, ile pieniędzy na koniec będziemy mieli. Z kolei pomarańczowa linia pokazuje obligacje, które mają kapitalizację odsetek, ich oprocentowanie jest uzależnione od inflacji oraz nie jest pobierany podatek Belki od osiągniętego zysku. Jak widzicie, różnica jest ogromna. W przypadku obligacji, które nie mają kapitalizacji odsetek i płaci się od nich podatek, kwota końcowa inwestycji wynosi niecałe 21 tysięcy złotych. W przypadku obligacji, które mają kapitalizację odsetek i nie płaci się od nich podatku Belki, czyli opakowane w IKE obligacje 10-letnie, na koniec mamy 24 626 zł, czyli różnica wynosi niemal 4000 zł, a to są przecież te same obligacje. Wniosek jest oczywisty. W przypadku inwestycji w obligacje, które mają mechanizm kapitalizacji odsetek i nie płaci się podatku Belki od zysków, dużo łatwiej jest obronić realną wartość pieniędzy, a nawet ją nieco pomnożyć. Jest to niewątpliwy argument na rzecz inwestowania w obligacje w opakowaniu IKE, czyli w horyzoncie emerytalnym. Obligacje skarbowe są więc jednym z lepszych instrumentów do ochrony realnej wartości naszych oszczędności. Oczywiście im wyższa jest inflacja, tym trudniej będzie za pomocą tej inwestycji ochronić w pełni wartość nabywczą naszych oszczędności, ale jeśli dobrze wybierzemy obligacje, czyli wybierzemy po pierwsze te, z których oprocentowanie jest uzależnione od inflacji, po drugie wybierzemy te, które mają najwyższą dodatkową marżę, po trzecie wybierzemy te, które mają mechanizm kapitalizacji odsetek, a po czwarte jeszcze opakujemy to wszystko w mechanizm, który pozwoli nam nie płacić podatku Belki, to wszystko może spowodować, że uda nam się w pełni ochronić nasze oszczędności przed inflacją. Oczywiście z obligacjami skarbowymi związane jest pewne ryzyko. Zawsze trzeba brać pod uwagę taką możliwość, że państwo okaże się niewypłacalne i nie będzie w stanie wypłacić odsetek albo oddać nam pieniędzy zainwestowanych w obligacje. Scenariusz ten dziś wydaje się dość mało prawdopodobny, ale w perspektywie na przykład 10-letniej inwestycji, no, ten scenariusz też trzeba warto brać pod uwagę. No, dlatego przy inwestowaniu w obligacje trzeba stosować dokładnie tę samą zasadę, którą stosujemy w przypadku każdej innej inwestycji, czyli nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Nie inwestujemy w obligacje, choćby najwyżej oprocentowane, wszystkich swoich oszczędności, lecz najwyżej 20% z nich. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat inwestowania w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, to zapraszam Was na www.subiektywnieofinansach.pl. W naszych poradnikach znajdziecie wszystkie potrzebne informacje do tego, żeby zacząć inwestować w obligacje oraz informacje pozwalające wybrać najlepsze obligacje dla Was. Powodzenia!